Dzień dobry, witam Was w najnowszym filmie na kanale. Bardzo mi miło, że jesteście z nami. Dzisiaj będzie film wyjątkowy, bo Wentur. Jest to film zaległy, który chciałam już nagrać jakiś czas temu. Ostatni Wentur pojawił się na kanale chyba z 3 lata temu i od tej pory zrobiliśmy kilka remontów. Także chcielibyśmy Was oprowadzić, pokazać Wam, co lubimy w autobusie, czego nie lubimy, odpowiedzieć na kilka pytań, o które poprosiłam Was na Instagramie. I od razu mówię, że przewiduję, że ten film będzie naprawdę długi, także polecam zrobić sobie kawkę, herbatkę, rozsiąść się wygodnie. No i zaczynamy. No dobra, więc od czego tak naprawdę się zaczęło? My z Tomkiem poznaliśmy się w 2017 roku i wtedy istniał już pomysł vanlife'u. Aczkolwiek istniał on tylko w głowie Tomka, do tego stopnia, że miał już on kupionego takiego małego vana i w pewnym momencie zaczęliśmy go razem przerabiać. Mi zajęło trochę czasu, żeby ten pomysł dopuścić do głowy, że faktycznie wyjedziemy samochodem w podróż i nie będziemy mieli mieszkania, zwykłego samochodu i pracy przede wszystkim. Ale jak już zdałam sobie sprawę, że naprawdę musimy to zrobić i że ja chcę to zrobić, to uznaliśmy, że potrzebujemy coś większego niż tego małego vana. Nie wiadomo skąd wziął się pomysł na autobus szkolny. Wtedy to nie był taki popularny temat. I niedługo później Tomek znalazł aukcję z idealnym autobusem, który znajdował się w Boston, Massachusetts. I wiedząc jedynie, że autobus odpala, kupił ten autobus, wygrał go na aukcji, poleciał do Bostonu, żeby później przejechać nim 1600 km do Chicago, gdzie autobus przerabialiśmy, jednocześnie pracując na pełen etat. Zajęło nam to w sumie 2 lata. Ale było warto. Naszą podróż rozpoczęliśmy w 2020 roku i szczerze mówiąc, wtedy na pewno nie powiedziałabym, że po 4 latach nadal będziemy w autobusie. Ale jak widać, jesteśmy. Dzień dobry, Tomasz. Dzień dobry. Opowiedz nam o autobusie, dane techniczne, podstawowe. Jest to Ford Econoline 450 z 2001 roku z silnikiem 7.3 diesla. Jedno z pytań, jakie pojawiło się na Instagramie, to jak długo myślimy, że nasz autobus przetrwa? I właśnie tutaj kwestią główną, jaką braliśmy pod uwagę, kiedy go kupowaliśmy, był silnik, właśnie ten 7.3 diesel. Tak, bo jest to silnik podobno niezniszczalny. My ogólnie jakichś większych problemów z nim nie mamy, znaczy żadnych problemów. Wszystkie inne części dookoła trzeba tam co jakiś czas zmienić, ale sam silnik w sobie działa bez zarzutów. Nawet spotkaliśmy kogoś, kto miał ten sam silnik i przejechał na nim ponad 500 000 mil i mówił, że nie było żadnych problemów. Dobra, ile mieliśmy na liczniku, jak kupiliśmy autobus i ile mamy teraz? Jak kupiliśmy, mieliśmy 112 tysięcy, coś ponad 112 tysięcy mil, a w tej chwili mamy 157 366 mil przejechanych. Trochę przejechaliśmy. Trochę przejechali, tak. Jeśli chodzi w ogóle o ten silnik, to my, robiąc research odnośnie tego, jaki chcemy autobus kupić, nie mieliśmy pojęcia, czego oczekujemy, co powinniśmy wybrać. Tak, bardziej patrzyliśmy na rozmiar i może wiek samochodu. Dokładnie. I w pewnym momencie wybraliśmy się do Indiany z gotówką w kieszeni i byliśmy gotowi kupić jeden z dwóch autobusów, które wypatrzyliśmy w internecie. No i jak przyjechaliśmy, to okazało się, że na miejscu był bardzo przyjemny dealer, który po prostu zapytał się nas, po co nam ten autobus, jaki mamy plan. Wyjaśniliśmy, że chcemy podróżować full time, na pełen etat. I po prostu on nam wszystko wyjaśnił, że absolutnie nie chcemy kupować tych autobusów, po które przyjechaliśmy i że właśnie powinniśmy zdecydować się na 7.3, które bardzo ciężko w tym momencie znaleźć. Tak, ogólnie te silniki są też w pick-upach i jest to taki kultowy tutaj w Stanach silnik diesla, właśnie przez to, że jest niezawodny. I jeśli chodzi o cenę autobusu? Kupiliśmy go za 3,5 tysiąca. Pojawiło się sporo pytań odnośnie tego, czy chcielibyśmy autobus wymienić na coś nowszego, lepszego lub większego. I tak szczerze wam powiem, że myślę, że to jest idealny dla nas rozmiar. Kiedyś rozważaliśmy kupienie przyczepy i pick-upa, żebyśmy mogli zostawiać przyczepę gdzieś właśnie na takiej miejscówce i jechać do miasta pick-upem na przykład. Ale w tym momencie myślę, że już się przyzwyczailiśmy i jesteśmy zadowoleni z tego całego setupu, który mamy. I jeśli chodzi o rozmiar autobusu, to w środku mamy dosłownie 10 metrów kwadratowych, a na zewnątrz autobus ma 3 metry wysokości razem z tym pojemnikiem, który mamy na górze. Tam trzymamy jakieś takie zimowe rzeczy, walizki, rzeczy, których po prostu na co dzień nie potrzebujemy. Autobus ma 2,4 metra szerokości oraz 7,7 metra długości i to jest oczywiście liczone razem z tym naszym bagażnikiem na motor i z motorem. Zazwyczaj jak poznajemy naszych widzów na żywo tutaj w Stanach i mają oni okazję zobaczyć autobus własnymi oczami, a nie na filmach, to mają taką reakcję, że na filmach wydaje się on dużo większy i z zewnątrz i wewnątrz, a myślę, że to ze względu na nasz obiektyw, ponieważ mamy obiektyw szerokokątny i on tak, wiecie, wszystko rozszerza, wydłuża. Tak, i często nam ludzie też mówią, że my jesteśmy grubsi na filmach niż w rzeczywistości. Bardzo często słyszymy, że jesteśmy dużo wyżsi niż
wydajemy się właśnie na filmach. Jeśli chodzi o autobus z zewnątrz, to tutaj mamy nasze naklejki Saguarosa oraz Niedźwiedzia. Tutaj jest takie zamknięcie na szyfr, z którego korzystamy, jeśli wychodzimy z autobusu na dłużej. Tutaj jest znak stopu, którego teoretycznie nie powinniśmy mieć, ale zachowaliśmy go i nigdy nie mieliśmy z nim żadnych problemów. Zbiornik na diesla do naszego ogrzewania Webasto, o którym opowiemy Wam zaraz troszkę więcej. Tutaj znajdują się drzwiczki, które sami dorobiliśmy i to jest po prostu dostęp do wszystkich rzeczy, które znajdują się pod łóżkiem i tutaj są takie rzeczy Tomka bardziej, albo rzeczy, których nie używamy znowu na co dzień, czyli jakieś, to jest na przykład mój sweter z Islandii, jakieś rzeczy do prania, torba Tomka z narzędziami, jakieś oleje i tego typu rzeczy. Zaraz koło tych drzwiczek mamy wlew do wody, pokażę Wam, który powinien być troszkę wyżej, bo jest prawie na górnej granicy zbiorników i nie da się tak do pełna nalać, ale jest okej. Okay. No i jak już jesteśmy przy temacie, to powiedz, ile mamy wody? Zbiorników wody mamy około 300 litrów i to są 3 zbiorniki różnych rozmiarów tak naprawdę. I one wszystkie znajdują się pod łóżkiem. A jeśli chodzi o szarą wodę, to zdecydowanie nasz zbiornik jest za mały i to jest jedna z rzeczy, którą zrobilibyśmy inaczej, jeśli robilibyśmy ją od nowa. W normalnych kamperach zazwyczaj jest tyle samo zbiornika na szarą wodę, co na czystą wodę, więc można całe te zbiorniki zużyć i nie spuszczać. My musimy co kilka dni jeździć i spuszczać wodę. Bo ile mamy? My mamy chyba 14 galonów, już nie pamiętam dokładnie. Około 14 galonów. Zdecydowanie za mało. Na tym tyle autobusu dzieje się bardzo dużo. Mamy szafeczkę, w której oryginalnie był piecyk na wodę, do której wkładaliśmy znicze. Piecyk został przeniesiony tutaj do środka właśnie dlatego, żeby jak są przymrozki, żeby nam woda nie zamarzała, bo zdarzało nam się. Odkręcam wodę, woda nie leci. Sprawdzam pogodę, a tu minus 13 stopni Celsjusza. Tak, no i mamy problem znowu. Odkręcę wodę, włączę pompkę. Woda się leje tak, a z tyłu woda się leje tak. To wszystko zostało zbudowane przez Tomka. Oczywiście tak samo bagażnik na motor spawał Tomek. Tutaj jest generator, którego nie wyciągałem, podejrzewam, z 2 lata i tak naprawdę nie wiem, czy go potrzebujemy. Zamysł tej baksy był taki, że ten generator będzie mógł chodzić w środku tego, bo wcześniej nie było tych tutaj kratek wyciętych, nie było przepływu powietrza i musiałem go wyciągać za każdym razem. Ale okazało się, że ten generator jest tak głośny i tak wibruje, że my w autobusie to czujemy, jak on tutaj jest wsadzony, więc od tamtej pory prawie go nie używamy. I te obie baksy, które są z jednej i z drugiej strony, zamykamy na takie kłódki na szyfr, żeby był szybki, łatwy dostęp, jak coś potrzebujemy. I tych kłódek też używamy sobie na siłowni, do szafek. A jeśli chodzi o kolejne rzeczy, z których nie korzystamy? To co? Ta antena? Nie, te tak, rowery. Z tej anteny nie korzystamy, jest to antena kierunkowa do naszego wzmacniacza sygnału komórkowego. Kiedyś parę lat temu używaliśmy tego, może nie często, ale zdarzało się co jakiś czas. Ostatnio w ogóle. Tu są nasze rowery, które są nam bardzo potrzebne, bo bardzo fajnie to wygląda ten setup, więc dla samego wyglądu je wozimy. Za rowerami jest klimatyzacja, która jest przykryta taką czerwoną plandeką, która troszkę spada w tym momencie. Tej klimatyzacji też nie używamy za bardzo, bo możemy ją tylko używać, jak mamy podłączenie do prądu, do sieci. Tutaj mam założoną taką siatkę, która przyszła razem z autobusem. Tutaj były pasy dla wózków inwalidzkich. Ja sobie tutaj zawiesiłem i mam takie miejsce na węże, które są pod ręką, bo czasami wpadamy gdzieś do parku, trzeba coś szybko, gdzieś tam wodę podkraść, to jest wszystko pod ręką. Tutaj zaraz po mnie jest największa miłość Tomka. To jest Yamaha WR250R. Dokładnie tak. Jest to motor, który uwielbiam, aczkolwiek wolałbym mieć inny, ale spełnia moje oczekiwania, przynajmniej na ten moment. Tutaj w tej baksie mamy butlę z gazem i więcej jakichś płynów, olejów. Aha, i jest bańka na diesla dwugalonowa, którą tam mamy w razie czego. Zazwyczaj jak potrzebujemy paliwa, to właśnie do ogrzewania. Tu jest drabinka na górę. Tu mamy pudełko z różnymi plandekami właśnie na motory, na rowery. Mamy taki rozkładany ala daszek, którego też ostatnio w ogóle nie używamy. I ta baksa będzie musiała stąd wylecieć. Albo ją przykręcę na dachu, albo będę musiał zlikwidować, bo mnie denerwuje. Mnie też. Autobus od tyłu wygląda zdecydowanie jak wielbłąd. Za drabinką znajduje się również wycieraczka, którą stawiamy sobie przed autobusem, jak gdzieś kempujemy. Jest też joga do maty, którą Tomek mi ukradł i używa jej, jak robi jakieś przeróbki. Nie ma
martwcie się, ja mam inną, albo kilka. Jeśli chodzi o te drzwi, to to jest jedna z rzeczy, którą wiedzieliśmy, że chcemy mieć w autobusie, który kupimy. I to są drzwi, które były po prostu w tym oryginalnym autobusie szkolnym jako dostęp dla wózków inwalidzkich. Tam była winda taka. Tak. Tutaj była oryginalnie klamka, którą Tomek urwał, jak zatrzasnął autobus i próbował się dostać do środka. I zamontowaliśmy taką nową rączkę, która jest dużo bardziej wygodna, bo te drzwi są dosyć ciężkie do otworzenia. Ja bym powiedziała, że to jest garaż Tomka, albo taka męska. Nie, tu jest bardzo dużo twoich rzeczy też. To jest po prostu miejsce pod łóżkiem, w którym przechowujemy różne rzeczy, których nie używamy na co dzień, albo jakieś takie rzeczy do naprawy, albo grilla, albo stoły, albo nasze misy do szukania złota. O, jest też ogromna szyszka, którą znaleźliśmy w Kalifornii. Są tu jakieś zimowe buty, hamak. Tutaj na ściance Tomek się bardzo ładnie zorganizował. Są kieszonki, których zobaczycie w autobusie sporo, bo mamy je chyba w 5 miejscach i są niesamowicie przydatne. A tutaj mamy dziurę w drzwiach, którą musiałem zrobić, bo się nam zepsuł nasz system otwierania, system linkowo-łańcuszkowy. No i co, to tyle. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć takiego wentura technicznego, w którym Tomek opowiedziałby Wam więcej o rozwiązaniach, jakie tutaj zastosowaliśmy. Ten film i tak będzie długi i chcielibyśmy tak mniej więcej oprowadzić Was po wszystkim, a w innym filmie moglibyśmy tak detalicznie wejść w konkretne tematy. Z tej strony autobusu mamy wywiew od lodówki, bo tam się bardzo grzeje za tą ścianką. Tutaj mamy prysznic zewnętrzny. Kolejna rzecz, której bardzo często używamy. Ja mam taki problem, że mi się często wydaje, że coś potrzebuję, później się okazuje, że tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebujemy. Prawie nigdy tego nie używamy. I tutaj jest właśnie taki prysznic. Ciepła, zimna woda, wszystko jest. A, jeszcze kiedyś miałem taki pomysł, że ja będę się kąpał, brał prysznicę na zewnątrz i tutaj przykręciłem takie dwa uchwyty, były z miedzianych rurek, zrobiłem sobie taką ramkę i miałem zasłonki, a i tutaj było takie przyczepiane do prysznica. Użyłem tego chyba dwa razy. Nie, dwa razy użyłem. Jeszcze na Florydzie 100 lat temu. Ale człowiek się uczy, po prostu się uczy z czasem. Tutaj jeszcze mamy kontakty. Mamy wyjście na 112 V, mamy wyjście na 12 V i takie... O, USB nawet nie wiedziałem. To jest kolejna rzecz, której nie potrzebujemy. Aczkolwiek kiedyś używaliśmy, mieliśmy światełka czasami rozwieszone, jak był ten daszek rozstawiony. Tak, raz na Skulipaluzie. Nie, jak cash był u nas, to też mieliśmy. Okay. Także z 3 razy pewnie się zdarzyło. Panele do umycia. Budując nasz autobus, zależało nam na tym, żebyśmy mogli wyjechać poza miasto, udać się na pustynię czy gdzieś do lasu i móc na spokojnie przeżyć przynajmniej tydzień. I ze względu na to mamy właśnie tak dużo wody, bo 300 litrów, jak już mówiliśmy wcześniej, i nasze panele słoneczne. Mamy 4 panele słoneczne, każdy z nich ma 100 W. I teraz, jak widzicie, w ogóle znajdujemy się na dachu autobusu, gdzie zbudowaliśmy sobie taki taras, który naprawdę zajął sporo czasu, malowaliśmy go kilkukrotnie i wyobrażaliśmy sobie, że po prostu w takich pięknych miejscach będziemy leżeć, opalać się, nie wiem, oglądać gwiazdy. I to jest niestety kolejna z rzeczy, których nie korzystamy z tego za często po prostu. Tomasz, jak to oglądasz, to umyj panele. Nie, no zaraz umyję, bo nawet nie zdawałem sobie sprawy. Właśnie czasami się zastanawiam, bo widzę na niektórych kamperach, czy tam autobusach, czy wenach, niektórzy sobie tak instalują panele, że mają bardzo trudny dostęp do tego, żeby je umyć. My te panele dość często, przynajmniej raz na 2 tygodnie myjemy. Jest to ogromna różnica, jak się umyje panele, bo takie jak teraz są, to one dużo mniej prądu dają. Więc jakbyście budowali, to zróbcie sobie dostęp do paneli. Tutaj jeszcze mamy taką jedną antenę, która niestety nam odpadła i muszę ją przykleić na nowo. To jest właśnie taka wielokierunkowa antena do naszego wzmacniacza i to używamy coraz rzadziej. Kiedyś to działało dużo lepiej. No i przechodzimy do środka autobusu. Pierwsza rzecz, jaką zobaczycie, to nasze drzwi, które Tomek wymienił. Tutaj były takie oryginalne drzwi, jak w autobusie z wajchą. Były one zupełnie nieszczelne i nieprzyjemne, więc Tomek zbudował takie. To są oryginalne szyby z drzwi właśnie tych pierwszych. Ta może nie, bo to musieliśmy, Tomek musiał wybić i zmieniliśmy na plexi tymczasowo od pół roku. No i tutaj znowu są te kieszonki, które są naprawdę mega przydatne na takie rzeczy jak właśnie siatki na zakupy, jak wychodzimy. Trzymamy tu latarkę, jakieś rękawiczki, zmiotkę, bungee, które też są bardzo przydatne, jak chcemy na przykład otworzyć drzwi, żeby nie latały. No i co? Tyle.
Jak wejdziemy do środka, to pierwsze, co zobaczycie tutaj na dole, to jest tak zwany doghouse, który też sami zbudowaliśmy. W ogóle 90% rzeczy, które zobaczycie w autobusie, są zrobione przez nas. Przede wszystkim przez Tomka, ja pomagałam. Poza tym pomagała nam też rodzina oraz przyjaciele. No i to jest miejsce, na którym po prostu trzymamy rzeczy w trakcie drogi. Jest też jakiś kwiatuszek, jest obrazek. Tutaj mamy miejsce na też takie przydatne rzeczy typu nóż, lornetka, czapka. Tutaj pod spodem znajdują się nasze buty. Jest to szafka, w której zawsze jest bałagan. Zawsze. Bo jest troszkę za mała na to, ile mamy butów. Tutaj znajduje się nasza gaśnica i jak widać ktoś wykorzystał dodatkową przestrzeń na trzymanie suplementów. To mogłem być ja. To mogłeś być ty. Tutaj znajduje się moja butelka Hydro Flask, którą kocham i jak ją kupiłam, to nie było na nią nigdzie miejsca i Tomek wymyślił, żeby właśnie zamontować mi tutaj taki haczyk. Idealne rozwiązanie. Tutaj są dodatkowe przestrzenie na rzeczy, tu mamy jakieś gumy do rzucia, klucze do motoru, zawsze tutaj się coś znajdzie, jakieś chusteczki. Na górze są trzy cup holdery, bardzo przydatne znowu w trakcie drogi. Jest głośnik, z którego korzystamy codziennie albo kilka razy dziennie. What's going on? And I say, wspaniały dodatek. A z tej strony mamy ładowanie do telefonów, wiszą nasze klucze. No i co? Fotel kierowcy oraz fotel dla pasażera. Jest to fotel, który znaleźliśmy na złomowisku. Wymontowaliśmy go z jakiegoś samochodu i wstawiliśmy tutaj. I po chyba 3 latach podróży zdaliśmy sobie sprawę, co było po prostu naszym takim oświeceniem, że ten fotel można obrócić. Tutaj na górze mamy taką artystyczną część naszego autobusu. Założyliśmy tutaj po prostu korek i możemy sobie wbijać jakieś nasze zdjęcia. I tutaj jest nasza ulubiona mapa Stanów Zjednoczonych, gdzie wbijamy szpilki, jeśli w jakimś miejscu spędziliśmy przynajmniej jedną noc. I na początku naszej podróży w każdym prawie parku narodowym, w jakim byliśmy, kupowaliśmy naklejki czy jakieś przypinki i chcieliśmy to tutaj kolekcjonować, ale w sumie nie zajęło dużo czasu, żebyśmy sobie zdali sprawę, że to jest zdecydowanie za duży wydatek ze względu na ilość miejsc, jakie odwiedzamy. Pod mapą jest taka półeczka, na której trzymamy, tego nie trzymamy, to jest na pamiątkę, jakby co, ale to jest portfel Tomka i okulary i właśnie zazwyczaj takie rzeczy tutaj leżą. Tak, i tutaj jeszcze mamy, oh no! Właśnie zepsułem, a to nie, zaraz się przyklei. Tutaj mamy model naszego autobusu, czekaj, sobie siądę normalnie, który wysłał nam Maciek, nasz patron. Negra, tak, on się zajmuje robieniem takich właśnie modeli. Wygląda to super, on nam w ogóle wysłał jeszcze kilka innych naszych poprzednich samochodów. I tutaj, właśnie teraz urwałem dach, który przykleję, bo to już kilka lat tutaj stoi. Tutaj były też rowery i też odpadły i nie mogę ich znaleźć. I nie wiem, czy to... O, rowery w futerale, tak. Także to wszystko jest do sklejenia. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że one odpadły. No właśnie miałem o tym mówić, czy to jest jakiś znak, czy nie wiem co. Czas sprzedać rowery. Cięcie. W kokpicie pilota mamy też zmieniony fotel. Fotel, który był oryginalnie, był po prostu tak niewygodny, że się nie dało na nim siedzieć. Więc oba te fotele są wyciągnięte z minivana, który był właśnie na złomowisku. No i tu jest cały panel kontrolny. Tutaj mamy od klimatyzacji, która jest tam z tyłu. Tutaj jest czujnik temperatury, wystaje od tej klimatyzacji. Tutaj mamy włącznik do kamerek wstecznych. Jedna jest z boku, druga jest z tyłu i tak naprawdę bez tego naprawdę ciężko by się jeździło, a przede wszystkim cofało. Włącznik do światła tutaj koło kierowcy, na zewnątrz halogeny. Mamy miernik woltażu baterii od silnika. Dwa przyciski, które mi się po prostu podobały i zostawiłem, że może kiedyś będziemy używać. Ten autobus oryginalnie miał podgrzewane lusterka, ale one nie działały jak my go kupiliśmy, więc to zostało wymontowane, bo nie byłem w stanie tego naprawić. I tu jeszcze mamy jeden włącznik, który włącza ten wiatraczek. Wow, dawno nie chodził. Który był bardzo dawno nie włączany, a ten wiatraczek jest tutaj ze względu na to, że klimatyzacja jest na samym tyle autobusu i kierowca siedzący tutaj za tą ścianką tego zimnego powietrza tak nie dostaje, nie czuje, więc ten wiatraczek nagania nam tutaj.
I tutaj oczywiście mamy takie dwie monety, które dostaliśmy od Maćka i od Mata. Nakleiliśmy sobie na pamiątkę. Jeszcze jedną nakleiliśmy tutaj. Jest to taki system antymandatowy. Idea tego jest taka, że po prostu jak ktoś nas zatrzyma, otworzymy szybę, on zobaczy, że mamy wtyki. Mamy znajomości. A tutaj za Tomkiem znajduje się ścianka do naszej łazienki, którą zaraz wam pokażemy. I nad Tomkiem znajduje się wieszak, na którym trzymamy właśnie, tak jak widzicie, kurtki, czapki, jakieś torebki. Za samym fotelem znajduje się wiatraczek, który wkładamy do okna, jak gotujemy. A tutaj jest taka osłonka na okno, jak robi się bardzo gorąco. I z tej strony znajdują się również nasze takie magnetyczne klipsy, których używamy na zewnątrz autobusu, jak jest ciepło i chcemy coś szybko wysuszyć. No i tyle. Pojawiło się również pytanie odnośnie wagi autobusu i my raz w życiu ważyliśmy ten autobus z pełnymi zbiornikami, jeśli chodzi o wodę, jeśli chodzi o paliwo oraz z nami w środku i ważył on wtedy 14 tysięcy funtów, czyli ponad 6 ton. A jeśli chodzi o wysokość autobusu w środku, to ma on 1,81 m i dla mnie jest to idealny rozmiar. Jak wiecie, ja tutaj jestem w stanie robić jogę, ja tutaj ćwiczę bez żadnych problemów. Z Tomkiem jest trochę inaczej. Dla mnie właśnie to jest jeden z największych minusów w tym autobusie, to jest to, że jedyne miejsce, w którym mogę stać prosto, to jest tutaj, właśnie w tym wentylatorze, bo tutaj już nie bardzo. A najgorzej jest, jak myję naczynia, to wtedy muszę stać tak. Więc raz myję tak, raz myję tak, żeby mnie kark właśnie nie bolał. Ja mam 1,74 m, a Tomek? 184, ale dawno się nie mierzyłem, więc prawdopodobnie urosłem. Dostaliśmy zapytanie o najlepsze oraz najgorsze rzeczy w autobusie i ja o tym myślę od kilku godzin i tak szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie się zdecydować na jedną ulubioną rzecz, bo mam po prostu ich zbyt wiele, także jak będę was oprowadzać, to wam będę mówić, co jest najlepsze. Jedną z tych rzeczy jest właśnie łazienka. Ja uważam, że to jest luksus i ciężko mi jest zrozumieć ludzi, którzy podróżują na pełen etat i nie mają łazienki. Znaczy rozumiem, ale nie wyobrażam sobie, jaki to jest po prostu dyskomfort, kiedy chce się użyć łazienki i nie ma po prostu gdzie. Albo jest się w środku nocy i chce wam się siku i co robicie? To jest szczególnie problem dla kobiet, może tak. Wiadro. Wiadro. Więc to jest nasza miniaturowa łazienka, ale mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. Chyba się powtarzam, ale jest tutaj prysznic z gorącą wodą. Naprawdę, czasami jest wrzątek. Mamy piecyk gazowy, który możemy sobie dostosować do temperatury na zewnątrz. Tutaj mamy też takie miejsca po prostu na jakieś nasze kosmetyki. Jest papier toaletowy, ponieważ mamy też kibelek kompostowalny. To jest kolejna z moich ulubionych rzeczy. Bardzo droga, bo zapłaciliśmy za niego chyba $1000. Jest to bardzo prosty projekt, no ale nie było nic innego tańszego na rynku. Sprawdza nam się on doskonale i jest kompostowalny, tak jak mówiłam. Ma oddzielną butelkę na siki i na dwójkę. Do tego pojemnika dodajemy wióry, takie, nie wióry, to są chyba włosy kokosa i w momencie, kiedy się załatwia, to później się kręci tutaj taką korbką i to wszystko się miesza i powstaje po prostu kompost, który później można dosłownie wyrzucić gdziekolwiek, na trawę czy tutaj na pustyni. My zazwyczaj tego nie robimy, raczej wrzucamy to do worka na śmieci i później wyrzucamy do kosza. I taki właśnie zbiornik musimy opróżniać mniej więcej co miesiąc, a jeśli chodzi o butelkę, to tak co 2-3 dni. Zależy od tego, ile pijemy wody. Pojawiło się też pytanie odnośnie prywatności w autobusie i takich sytuacji jak na przykład załatwianie się, kiedy druga osoba jest po prostu metr od nas. Długo tam jeszcze będziesz siedział? Chwilę. Ale ja potrzebuję. Pilnie. No zaraz. Pilnie. Zaraz! Część z was to wie, a część pewnie zaskoczy. My z Tomkiem jesteśmy 7 lat po ślubie, także już nie ma prywatności. Nie ma prywatności w autobusie, nie ma absolutnie. Nie ma potrzeby. Poza tym mamy tutaj taki wiatraczek, włączamy go, jest bardzo głośny i to też ogranicza wszelkie dźwięki. No i są drzwi. No właśnie, przede wszystkim są drzwi. No i to tyle, jeśli chodzi o łazienkę. Jeśli bierzemy tutaj prysznic, to za każdym razem wyciągamy trzy rzeczy, czyli kosz na śmieci, papier toaletowy oraz miotełkę, którą tutaj trzymamy. I później z powrotem wszystko wkładamy po prysznicu.
Ta łazienka, tak szczerze mówiąc, nie jest najpiękniejsza, szczególnie ta rurka tutaj. To jest zamknięty obieg, żebyśmy po prostu nagrzewając wodę jej nie marnowali. A na dole mamy położone płytki przez naszego przyjaciela Killera. Tutaj jest też squeegee, którego używamy, jak woda się po prostu zbierze na podłodze i wylewamy ją tutaj odpływem. No i co? Przechodzimy do mojego kolejnego ulubionego miejsca, czyli kuchnia. To, co lubię w niej najbardziej, to chyba to, że jest tutaj bardzo dużo miejsca do przechowywania rzeczy, nie tylko kuchennych, bo tutaj znajduje się nasza szuflada łazienkowa, ponieważ nasza kuchnia stanowi również naszą łazienkę. Tutaj się rano myjemy, zęby, zresztą ja myję tutaj też głowę. Jak budowaliśmy autobus, to Tomek miał taki pomysł, żeby zainstalować malutki zlew w łazience i bardzo się cieszę, że go od tego pomysłu odsunęłam, bo wiem, żebyśmy z tego nie korzystali. A skąd wiesz? Wiem. Pojawiła się prośba o to, żebyśmy pokazali, co znajduje się w tych szafkach, więc zaraz was szybko oprowadzę. Ale poza tym mamy tutaj duży zlew z Ikei, bardzo fajny. My zazwyczaj myjemy naczynia na bieżąco, ale jeśli jest potrzeba, że gdzieś się musimy szybko przenieść, to naczynia mogą zostać w środku. Tutaj jest nasza kuchenka dwupalnikowa o wspaniałej nazwie Hip Hop, która niestety się trochę już tutaj zmyła. Ma ona w sobie zainstalowany czujnik i jak na przykład zgaśnie nam ogień, bo zawieje wiatr, to przestaje puszczać gaz. I my za każdym razem jak gotujemy, no może nie za każdym razem, ale często jak gotujemy, odsłaniamy tą zasłonkę, żeby wiadomo się nie zapaliła i otwieramy to okno i wtedy mamy taki fajny przepływ powietrza. Tutaj na górze mamy też wiatrak, więc staramy się po prostu, żeby te wszystkie zapachy z gotowania nie zostawały w środku. Kolejnym genialnym rozwiązaniem było zainstalowanie takich pompek do mydła oraz do płynu do naczyń, żeby po prostu wszystko było takie, wiecie, minimalistyczne, ładne, żeby nic się tutaj nie walało. Mamy też taki koszyczek, koszyczek to nie jest dobre słowo, ale po prostu takie miejsce na gąbkę do naczyń i oczywiście nasz filtr do wody. To jest Berki i uzupełniamy go po prostu wodą kranową i on nam filtruje wodę. Ma tutaj 4 filtry i to jest po prostu nasza woda do picia oraz do gotowania. Na czas drogi zabezpieczamy go tutaj właśnie takim małym bungee. Jest bezpieczny. Nie ukrywam, że na początku musiał kilka razy spaść, zanim nauczyliśmy się, żeby za każdym razem go zapinać. Od czasu do czasu też zapomnijmy zapiąć. I to jest kolejna rzecz, którą kocham miłością całą, jaką mam w swoim sercu, czyli po prostu kran, który ma rączkę wysuwaną i jest tutaj też, jest taka opcja albo taka i ja tego używam cały czas. Jest też opcja ciepła, zimna woda. Oczywiście. Dobra, szybko przejdziemy przez szafki. Jeśli chodzi o górne, to mamy tutaj taki zainstalowany hamulec, jak to nazwać? Nie wiem, ale szafka się po prostu trzyma sama. Tutaj trzymamy nasz czajnik, który aktualnie jest na kuchence oraz nasz zestaw do robienia kawy, Aeropress. I tutaj jest zestaw naszych kubków. To nie są wszystkie kubki, które mamy, jakby co? Mamy ich więcej w innych miejscach. Tak, a takie kubki są na naszej stronie. I takie. Po tej stronie znajdują się nasze talerze. Tutaj jest mój nowy, przepiękny zestaw do robienia maczy, który dostałam od Tomka na urodziny, których jeszcze nie miałam. Mam jutro urodziny, ale dostałam przedwczesny prezent. A tutaj znajdują się nasze pojemniki szklane, których używamy na co dzień do przechowywania jedzenia, jak nam coś zostanie po obiedzie. Waga i jakaś taka wyciskarka do soku, której nie używamy. Jeśli chodzi o szuflady na dole, to powinnam przede wszystkim opowiedzieć wam o tych zamknięciach magnetycznych i po prostu jak ruszamy w drogę, otwieramy to i szafki same się nie otworzą i w tym momencie można to zrobić tylko przykładając tutaj magnes i stopę i wtedy się otwiera. Zaczynamy od góry. Tutaj znajdują się nasze sztućce. Pojawiło się też pytanie, ile mamy naczyń i my mamy ogólnie po 4 sztućce. Jeśli chodzi o talerze, to 3 duże, 2 małe i to nam w zupełności, przepraszam, wystarcza. Tutaj są jeszcze jakieś takie pierdółki typu sitko na herbatę, jakieś słomki metalowe, drewniana łyżeczka, łyżeczka do Aeropressu, tutaj takie miseczki i miseczki na jajka. To jest szuflada, w której rzadko widać porządek, ale po prostu są tutaj wszystkie takie kuchenne rzeczy. Próbowałam to zminimalizować kilka razy, ale po prostu używamy tego wszystkiego, przynajmniej raz na jakiś czas. To jest ulubiona szuflada Tomka, bo tutaj zazwyczaj znajdują się nasze przekąski, słodycze. Dzisiaj nie ma tutaj za dużo, ale poza przekąskami znajduje się też masa herbaty i masło migdałowe na przykład. To jest ta nasza szuflada łazienkowa, o której już wspomniałam i jest tutaj dosłownie wszystko. Wygląda jak bałagan, ale jest to taki, powiedzmy, zorganizowany chaos. Tutaj trzymamy przyprawy, jakieś puszki, makarony i tego typu rzeczy.
I tutaj jest szuflada, do której pojemników naszukałam się przez kilka miesięcy, żeby właśnie tak ładnie pasowały. No i co tutaj jest? Makaron, quinoa, kawa, owsianka, chia, pęczak, tego typu rzeczy. To jest część, którą pominęłam niechcący, ale znajdują się tutaj przyprawy, których używamy najczęściej, oraz nasze noże, na które Tomek zrobił takie miejsce magnetyczne i to sobie tutaj wchodzi i bezpiecznie siedzi. Tutaj natomiast jest magiczna szufladka, szafka, ponieważ znajdują się tutaj nasze deski, a ta część wyjeżdża i mamy dodatkową przestrzeń roboczą. Nie korzystamy z tego za często, ale zdarza się. No i ostatnia część kuchni. Tutaj znajduje się taka szufladka, w której mamy miski, garnek duży, a tutaj na dole znajdują się kosze na śmieci. Ogólnie zamysł był taki, żeby do jednego zbierać recykling, a w drugim, żeby były po prostu śmieci. Niestety szybko zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe w Stanach, tylko po prostu będąc w podróży, żeby znaleźć śmieci takie osobne, recykling po prostu. Z boku mamy nasz zapas papieru kuchennego. Ta szafka jest magnetyczna i kocham ją, bo nie musimy właśnie używać tego przycisku tutaj, ona po prostu nigdy się sama nie otwiera. I pomiędzy łazienką a kuchnią jest taka sekcja, na której jest zawieszone lusterko. Tutaj jest nasz włącznik do światła elektryczny i wiszą nasze właśnie jeden ręcznik i szmatka taka kuchenna. Oryginalnie w tym miejscu znajdowała się lodówka typu cooler, taka otwierana od góry. Później Tomek się zdenerwował i zbudował swoją własną lodówkę, która była dokładnie w tym samym stylu. Były po prostu dwie szuflady, ale nie do końca nam się to sprawdzało i ostatecznie zbudowaliśmy tutaj zwykłe szuflady i kupiliśmy nową lodówkę, o tym zaraz. Tutaj znajduje się kolejna moja ulubiona rzecz. No. To jest nasza szuflada na sprzęt i nie jest to tylko przechowalnia, ale również ładujemy tutaj nasze rzeczy. Mamy tutaj ładowarki do GoPro, do Sonego, trzymamy drona, nasze słuchawki, tutaj mieszka aparat, tylko teraz tym nagrywamy. No i jest tutaj wszystko, nasze karty, nasze kable, wszystko czego potrzebujemy do naszej pracy. Tutaj jest wszystko popodłączane, tutaj właśnie są te ładowarki do naszych głównych kamer, no i tak to mniej więcej się prezentuje. A pod spodem, pod tą szufladą znajduje się moja szuflada z ciuchami i to też nie jest taka zwykła szuflada, ponieważ od góry mam tutaj miejsce na moje główne rzeczy, a pod spodem znajdują się dodatkowe szuflady, które wyjeżdżają i tutaj mam na przykład skarpetki, a tu rzeczy, których rzadziej używam. Pojawiło się też pytanie odnośnie tego, czy wszystkie nasze ciuchy, jakie posiadamy, mamy tutaj w autobusie, czy jest też jakaś część, którą trzymamy u mojego taty w domu. I tak, jest parę rzeczy, które trzymamy u mojego taty, ale to są rzeczy typu eleganckie sukienki, albo jakieś marynarki, albo garnitur Tomka. Chociaż nie, twój garnitur jest chyba w Polsce, nie? Chyba tak, no. Tak, także takich rzeczy, których nie potrzebujemy w autobusie, nie trzymamy tutaj. I zdecydowanie największa szuflada w autobusie znajduje się tutaj. I tu trzymamy takie rzeczy po prostu większych rozmiarów. Mamy tutaj też nasz blender, spieniacz do mleka, nasze białko, jakieś suplementy, słoiki. Takie po prostu pierdółki. Tutaj zazwyczaj też trzymamy La Croix, którego pijemy w ogromnej ilości. To jest woda gazowana w puszce po prostu. I jeśli chodzi o zamykanie tych szuflad, to tutaj mamy trochę inne rozwiązanie, po prostu takie haczyki. Zapytaliście nas o to, jak radzimy sobie z gorącem i z zimnem w autobusie. I to jest zdecydowanie jedna z top trzech rzeczy w autobusie. Jest to podróbka Webasto, taka chińska wersja, która nam po prostu wiele razy uratowała życie i myślę, że nie tylko nam, ale również autobusowi, bo nie zamarza po prostu wszystko, jak się grzejemy. I tutaj znajduje się ten zbiornik główny Webasto. Poza tym wywiewem, który się znajduje tutaj, jest też podciągnięta rurka, która idzie pod łóżko, żeby grzać delikatnie nasze zbiorniki z wodą. Czy planujemy jakieś remonty albo zmiany w autobusie? Nie. Bo ja już mam dość! Ja też! Ja planuję. W tym miejscu znajduje się nasz ploter, którego używaliśmy, jak mieliśmy firmę robiącą naklejki, po prostu takie winylowe. Tak, jak zaczynaliśmy jeździć, to wtedy był używany. Tak, przez pierwszy rok jeszcze właśnie robiliśmy te naklejki bardzo intensywnie. W tym momencie z tego nie korzystamy i próbuję namówić Tomka, żebyśmy się pozbyli plotera, sprzedali go i tutaj zrobili po prostu miejsce na jakieś... No jakieś rzeczy, to jest zmarnowana przestrzeń, wiecie o co chodzi. Jak zmarnowana, jak ploter tam stoi? Ploter, którego nie używamy. Ale mój.
A jeszcze niżej jest przestrzeń, w której trzymamy nasze plecaki, jakieś buty do hajkowania, nerki, czapki i takie rzeczy. Tak, tam jest wszystko upchnięte. Tak, tutaj jest wszystko upchnięte i zdecydowanie jest to jedna z tych przestrzeni, w której nigdy nie ma porządku. I nie będzie. No i sprawa najważniejsza, czyli łóżko. Jest to łóżko o rozmiarze full i mam dla Was teraz życiowego tipa. Jeśli macie łóżko full, to kupcie sobie kołdrę queen, która jest dużo większa niż rozmiar łóżka i przez to nie ma walki w nocy o kołdrę. No tak, miałem właśnie powiedzieć, zwłaszcza jeżeli się śpi w dwie osoby. Tak. No, tak naprawdę czasami dalej jest walka, ale jest dużo wygodniej niż jak jest po prostu kołdra na wymiar dokładnie łóżka. Co ja Wam mogę o tym powiedzieć? Zamontowaliśmy sobie tutaj taką szafę i pod spodem znajdują się też dwie takie przestrzenie. W jednej z nich trzymamy przede wszystkim nasze gry i jakieś dokumenty, a w drugiej jest takie dedykowane miejsce na nasze brudne pranie. Na górze natomiast znajduje się szafa Tomka. Zdradzę Wam, że ona na co dzień tak nie wygląda. Nieprawda. Wygląda tak tylko po praniu, jak Anita wszystko złoży. Nieprawda. Prawda. A z drugiej strony też są ciuchy, ale to już jest taki miks naszych ciuchów typu kurtki, których teoretycznie już nie używamy, ale praktycznie wieczorami czasami używamy. A na górze jakieś takie dodatkowe rzeczy typu kosmetyki, jakieś takie higieniczne rzeczy, suplementy i tak dalej. A tu jest moja siateczka, w której znajduje się mój Kundel. To jest mój e-book, którego czytam każdego wieczoru, także musi być zawsze koło mnie na wyciągnięcie ręki. A powiedz, dlaczego Kundel? Kundel, no bo to jest Kindle się nazywa i po prostu blisko ma do Kundla. Nie, twoja babcia mówiła na to Kundel. Moja babcia mówiła na to Kundel? Lola. Lola. Mówiłaś na Kindle Kundel? Tak. Być może. I tutaj w pewnym momencie Tomek zainstalował nam ładowanie, żebyśmy mogli sobie po prostu podłączyć telefon. Ja zazwyczaj mój telefon trzymam z dala od łóżka jak śpię, ale często tutaj na przykład pracujemy i fajnie móc się podłączyć. A tutaj mamy taki mini, powiedzmy, nawilżacz powietrza, który staramy się, żeby dosyć często chodził w autobusie i chociaż troszeczkę nawilżał naszą przestrzeń, szczególnie kiedy znajdujemy się na pustyni. No i tutaj też wlewamy olejki eteryczne, żeby było, wiecie, miło i przyjemne. I z tej strony, surprise, surprise, znowu są kieszonki, w których trzymamy, no znowu jakieś takie pierdółki, opaski, kremy, jakieś moje rzeczy do paznokci. Jak zauważyliście, my tutaj każdą wolną przestrzeń staraliśmy się wykorzystać na przechowywanie rzeczy. Ostatnio Tomek zamontował coś takiego, gdzie przechowujemy właśnie roller taki do rolowania oraz nasze statywy. W tym momencie nie ma tutaj dwóch statywów, których używamy. Na górze również jest taka szafeczka, gdzie mamy nasze czapki. Ja mam tutaj moją kosmetyczkę i znajduje się tutaj również moja mata do jogi, która jest bardzo ciężka, ale tutaj jest właśnie jej miejsce. Tak, i za tobą jest kapelusz, który chyba już się przykleił do ściany. Ty się przykleiłeś do ściany. Tomek, nie lubi mojego kapelusza. Nie, że ja nie lubię, tylko tego nie używasz. Ostatnio powiedziałeś, że mam go sprzedać. No bo jest taki posz. Ogólnie tutaj w tej sypialni mamy trzy okna, na które zrobiliśmy takie zasłonki, które są na velcro, na rzepę. Te się podnoszą i szczerze mówiąc, my rzadko to podnosimy. Bardzo chyba, że rzadko. Mamy jakiś taki naprawdę wybitny widok za oknem, to zdarza się, ale raczej jest to cały czas zamknięte. No i oczywiście nie da się pominąć naszej ogromnej klimatyzacji. Chciałabym, żeby jej tutaj nie było, ale prawda jest taka, że uratowała nas ona nieraz. Możemy ją włączać tylko w trakcie drogi i no, daje radę. Tak, a za tą klimatyzacją jest ta druga, którą widzieliście na zewnątrz, która działa tylko jak podłączymy się do prądu. Mhm. Mamy również zainstalowane po całym autobusie światełka. Kurde, chciałam powiedzieć kolejny raz, że to jest moja ulubiona rzecz. No ale jest, naprawdę. My wieczorami mamy włączone tylko te światełka. Ciepłe, żółte światło, uwielbiam. Robi klimat, jest przyjemnie. Jest klimat, tak. Jest klimat. Ta część autobusu uległa, powiedziałabym, jednej z największych zmian, ponieważ kiedyś tutaj mieliśmy takie biuro, później przerobiliśmy je na kolejne biuro, później wsadziliśmy lodówkę. W tym momencie ja to nazywam pętry, ale tak naprawdę znajdują się tu wszystkie możliwe rzeczy, jakie da się wsadzić. Przede wszystkim, jak widzicie, jest ta nasza lodówka. Kochamy ją ze względu na zamrażalnik. Ale mamy lód, wiecie? Przypominamy, że mamy lód i mamy zimną kawę. Wcześniej nie mieliśmy zamrażalnika i jest to po prostu luksus. Możemy zamrozić mięso, chleb, lody. Na górze jest moja szafka z ciuchami. Oryginalnie było tutaj coś innego, ale w pewnym momencie postanowiłam, że muszę przenieść moje rzeczy, żeby mieć do nich prostszy dostęp. No i tak to mniej więcej wygląda. Z tej strony jest taka szafka,
nad którą Tomek się musiał sporo napracować, bo jest ona dosyć skomplikowana. I tutaj są na przykład nasze dodatkowe jakieś kubeczki, pasty do zębów, tu są worki, jakieś takie właśnie rzeczy do sprzątania, chusteczki, jakiś płyn do prasowania i tak dalej. Jest nawet małe żelazko, chyba nie pokazywaliśmy wam tego żelazka, ale kupiliśmy je, jak robiliśmy zdjęcia naszych produktów do sklepu i zostało z nami. Kosztowało $15, jest malutkie, czasami używam, na przykład dzisiaj używałam. Przydaje się. My jesteśmy ogólnie bardzo słabi w autopromocji i mam wrażenie, że sami siebie nie zareklamowaliśmy za dobrze, a zrobiliśmy naprawdę świetne produkty. Także jeśli mielibyście ochotę mieć podomki, to zajrzyjcie do naszego sklepu. Mamy mnóstwo kolorów i w ogóle mnóstwo produktów. Kubki, bluzy, torby, koszulki. Link w opisie. Uwielbiamy te bluzy i żyjemy w nich dosłownie. Tak, i dlatego też mamy żelazko, bo właśnie tak jak widzicie, wszystko u nas musi być poskładane, powkładane, pościskane i niestety się mnie. Ale prawda jest taka, że ja najczęściej wybieram ciuchy o materiałach, które się nie gniotą. Staram się przynajmniej. Wracając do tej szuflady, z tej strony znajduje się takie miejsce na wysokie butelki. Zawsze znajduje się tutaj oliwa. Jak wiecie, ja kocham oliwę i w naszym domu nigdy nie zabraknie jej. Są jakieś takie płyny do sprzątania, mydło, tutaj gąbeczki do mycia i no i tyle. Nic ciekawego, ale bardzo przydatne. Bardzo lubię tą szufladę. Kolejna szuflada, tym razem metalowa, która sobie cały czas oddycha i ze względu na to trzymamy tutaj nasze warzywa i owoce, które nie muszą być w lodówce. Tutaj pod spodem mamy taką matę, którą kupiłam w razie gdyby się coś zepsuło i zaczęło wyciekać. Niżej jest szuflada, to jest drugie miejsce w autobusie, w którym nigdy nie ma porządku, aczkolwiek teraz nie jest najgorzej. Tutaj po prostu wrzucamy przeróżne rzeczy, nie jest to żadne dedykowane miejsce, ale mamy tu jakieś książki, nasze naklejki, moja biżuteria, suplementy, folia aluminiowa, bo się nigdzie indziej nie mieści, nasze paszporty i tego typu rzeczy. Kolejne dwie szuflady to są takie dedykowane typowo moja i typowo Tomka szuflada. I ja tutaj trzymam przede wszystkim moje jakieś notesy, książki, które aktualnie czytam, długopisy, timer, słuchawki, jakiś krem do rąk, myszka do pracy. Po prostu wszystkie takie moje pierdółki. A to jest szuflada z moimi Tomka, pierdółkami, której nigdy nie widziałam tak zorganizowanej. No jak możemy nie? Częściej robić Ventura? No i znowu notesy, długopisy, kable, jakieś przejściówki i nic. Mam zdecydowanie za dużo długopisów. Ja też. Tutaj natomiast znajduje się nasza dedykowana szuflada na patelnię oraz garnki. Tutaj jest wszystko zrobione na wymiar i jak kupujemy nową patelnię, to wiemy dokładnie, jaki wymiar musi być, żeby się zmieściła. Ta jest do wymiany, zdecydowanie. A tutaj znajduje się mój przeulubiony odkurzacz, który ma tyle lat, ile my, ile jeździmy, czyli 4 i cały czas robi bardzo dobrze. Poza tym mamy tutaj jakieś takie rzeczy do pracy, jak chcemy sobie usiąść na przykład w łóżku, to jest taki stoliczek, tutaj jest kolejny stoliczek i tyle. Jest tutaj też gilotyna, której również nie używamy. Potrzebowaliśmy jej właśnie do cięcia naklejek, kiedy naklejki robiliśmy. A to jest moja ulubiona szafeczka i tutaj znajdują się moje rzeczy do ćwiczeń. Moje. Ty też używasz, nie? Tak, ale tu jest bardzo mało miejsca. To jest taka na siłę wykorzystana przestrzeń pod lodówką, bo ona jest bardzo płytka, bo tam zaraz za tym jest koło. Tak. Znaczy, jak to się nazywa? Za kole? Pod za kole. Za kole. Nie, za kole to ja mam. Nad kołem to obudowanie takie. Także tutaj jest naprawdę to niesamowicie wykorzystane. Jest włożony jeden ciężarek tutaj, drugi tu, trzeci tu. Jakieś gumy do ćwiczeń, moje rękawiczki. No i wszystko się fajnie mieści. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sekcję pętry. Pojawiło się pytanie o to, czy często denerwuje nas mała przestrzeń oraz bałagan. I prawda jest taka, że mieszkając na takiej małej przestrzeni trzeba być po prostu zorganizowanym. Tak. I każdy większy zakup trzeba przemyśleć i zastanowić się, czy na pewno jest na to miejsce w autobusie i czy na pewno tego potrzebujemy i czy na pewno będziemy tego używać. Tak, i na pewno musimy na bieżąco sprzątać, bo bałagan tu się robi w moment. Ale też w moment się go sprząta tak naprawdę. Tak, wystarczy, że jest za dużo naczyń w zlewie i już wygląda jakby tutaj było Brudno. Jakby był bałagan po prostu. Jakby był bałagan, więc staramy się na bieżąco sprzątać na tyle, ile możemy. Czy ciężko nam się przestawić po dłuższych podróżach poza autobusem z powrotem na vanlife?
Nie jest łatwo, ale dość szybko nam to wychodzi. Myślę, że teraz im dłużej mieszkamy w tym autobusie, tym łatwiej nam jest po prostu wracać i wracać do tego trybu, który tutaj jest. Ale prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy wracamy do autobusu po właśnie takim dłuższym okresie mieszkania w domu, to mamy taki szok. Wchodzimy do autobusu i jest po prostu takie wow, jak my tutaj byliśmy w stanie tyle czasu żyć i później mija parę godzin i z powrotem jesteśmy na to przestawieni. Tak, tak. Na szczęście oboje lubimy małe przestrzenie, ja na pewno, więc jest tutaj tak cozy. I to jest zdecydowanie miejsce, które uległo największej przeróbce w naszym autobusie. Tutaj jest mój laptop, a w nim lista rzeczy, które mamy poruszyć właśnie w tym filmie, żebyśmy niczego absolutnie nie pominęli. Ta część autobusu to jest zdecydowanie moje najbardziej ulubione miejsce. Jest to nasza jadalnia i biuro tak naprawdę. Co mnie najbardziej cieszy, to jest ten właśnie wielki monitor, o który musiałem troszkę walczyć. Ja po prostu lubię mieć duże monitory. Mało tego, kupiłem sobie ostatnio, znaczy kupiłem nam pod pretekstem oglądania filmów, jeszcze taki, wygląda trochę jak tablet, drugi ekran, więc jak sobie tutaj wszystko rozłożę, jest wypas. I z tego powodu Anita nie ma gdzie pracować ostatnio, bo Tomek ustawia tutaj monitor i Anita nie ma gdzie pracować. Anita nie ma gdzie pracować, bo ma takie dziwne krzesło. Ty jesteś dziwny. Tak, ja mam porządne, prawdziwe krzesło dla ludzi do siedzenia, a Anita ma taboret jakiś. I dlatego chyba tak często przy tym biurku nie siedzę. No ja szczerze spędzam tu bardzo dużo czasu. I trochę jest w tym prawdy, że cię nie dopuszczam do tego miejsca czasami. Ale nie pytasz, to może ja się nie będę wychylał też, nie? Dobra, to może opowiedz, co tutaj się działo, zanim było takie wielkie biurko. No, zanim mieliśmy tutaj biurko, to była sofa. Pod sofą były chyba 4 szuflady, z tego co dobrze pamiętam. I tu w tym miejscu był słupek ze stolikiem, który ten stolik mogliśmy sobie przestawiać. I moja osobista opinia jest taka, że chyba zbudowałem najbardziej niewygodną sofę, jaką można było zbudować, bo nie cierpiałem na niej siedzieć. Nie zapomnę sobie tego widoku, jak był u nas tutaj Cash z Nathanem i oni tutaj siedzieli na tej sofie, bo my gości tutaj ugościliśmy na tej niewygodnej sofie. Ja siedziałam tutaj w kuchni, a Tomek leżał w łóżku. Tak, a Cash siedział tak, że siedział tutaj, nogi trzymał na tym, a Nathan prawie miał za głową nogi, bo była tak niewygodna ta sofa. Poza tym ta sofa się rozkładała praktycznie do samej łazienki i mogliśmy ugościć tutaj kogoś, tak. Aczkolwiek gości nie mieliśmy zbyt często, także w pewnym momencie po prostu postawiliśmy na jedno wielkie biurko, ponieważ dużo czasu spędzamy na komputerach. Tak, był to główny powód. Nie mieliśmy takiego dedykowanego miejsca do pracy. Ta sofa była zbyt niewygodna, tak jak mówię, i kończyło się na tym, że siedzieliśmy bardzo dużo w łóżku, a w łóżku siedzi się tak. No dobra, to może oprowadź nas po swoim biurze. Nie, to jest moje królestwo. O, królestwo. Tak, w moim królestwie mamy 27-inczowy monitor, który kupiłem chyba z 10 lat temu i do dzisiaj uważam, że był to jeden z najlepszych moich zakupów. Pod monitorem mamy tą taką stylową doniczkę z tymi sukulentami, które walczą o przetrwanie. Znaczy, nie wiem czemu to jest tak, że zawsze jak kupimy sukulenty, to one lepiej wyglądają w sklepie niż u nas w domu. Ale to szczegół. No i tutaj mam pod tym biurkiem taką szufladę, w której trzymam sobie właśnie klawiaturę, podkładkę pod myszkę, myszkę. Jest wstawiony laptop, którego nie muszę wyciągać. Wszystko się dzieje po prostu tutaj na ekranie. A jeszcze pokażę, bo to też taki bajerek zrobiłem. Tylko muszę to odczepić. Pod komputerem są 2 wiatraczki, żeby go chłodzić, bo mój komputer się w tej szufladzie dość bardzo grzeje, zwłaszcza przy montowaniu. A tutaj na górze jest taka sekcja ozdobna. Tutaj trzymamy nasze kamienie, które znajdujemy w podróży. Jakieś muszelki, szyszki. Tu jest mój niedźwiedź, którego kupiliśmy w Yellowstone po zobaczeniu naszego pierwszego niedźwiedzia. I tutaj jest doniczka z kwiatuszkiem, chusteczki. Tutaj jest też roślinka. W ogóle rośliny w naszym autobusie są bardzo ważne. Kochamy je i tak, no robi to taką dużo lepszą domową atmosferę. Tam jest jeszcze jeden kwiatuszek, który ma z nami naprawdę ciężko. A to ze względu na to, że tutaj przez długi czas wisiały kurtki i za każdym razem jak jeździliśmy, to one obijały tego kwiatka i teraz tak naprawdę ledwo co z niego zostało. Ale dajemy mu szansę. I w tym miejscu wisi jeszcze nasz najnowszy dobytek. Twoja tak naprawdę. Nasza. Jak to powiedzieć? Przycisk, nagroda. Czyli ustaliliśmy, że nagroda z YouTube'a. I Anita ostatnio wymyśliła, bo mamy taką grę planszową z parkami narodowymi, tam jest taki niedźwiadek drewniany, że nakleimy tutaj tego niedźwiadka i wygląda to genialnie. Petarda.
Petarda. Pod biurkiem znajdują się nasze krzesła, idealnie się tutaj mieszczą na szerokość. Jest też dywanik, który założyliśmy, żeby te krzesła się tak bardzo, nie wiem, nie ślizgały i żeby było troszkę bardziej komfortowo. Przyjemniej w stopy, zwłaszcza jak są zimne dni, to od podłogi bardzo ciągnie zimnem. I tutaj te krzesła mamy zapinane w czasie jazdy na takie bungee, po prostu o nogę zaczepiamy i one nie jeżdżą nam po autobusie. I pod spodem są też nasze kable oraz taka półeczka, którą sobie wymyśliłam, a Tomek mi ją zrobił i znajduje się w niej też laptop Tomka, który jest tam od 2 lat i miał być wyniesiony z autobusu po tygodniu, ale dalej tutaj jakimś sposobem jest. Do mnie mówisz? Ja, tu jeszcze pod biurkiem jest kontroler paneli słonecznych, bo oryginalnie mieliśmy dużo mniejszy, bo mieliśmy inne baterie, teraz potrzebowaliśmy większy i nie było gdzie go wcisnąć nigdzie indziej. Także to było jedyne miejsce, w którym nie widać go i nie zajmuje nam naszej jakże ważnej przestrzeni. Jak znajdzie się jakieś miejsce dla mnie przy biurku, to... Michałek, jak znajdzie się jakieś miejsce dla mnie przy biurku, to ty biedna jesteś, ja w każdym razie to ja wtedy wyglądam tak. Mam takie dziwne krzesło, które powiem wam, że lubię. O nie też się pojawiło sporo pytań. Jest dosyć specyficzne i na pewno potrzeba trochę czasu, żeby się na nie przestawić, ale mam wrażenie, że jest dobre dla mojej postury i ja je lubię. Aczkolwiek jak popracuję na nim tak parę dobrych godzin, to potrzebuję się z Tomkiem zamienić na normalne krzesło. Czasami tak robimy, nie? Ty. Nie mam wyjścia. Pokaż, jak pracujesz. Czy nie mamy siebie dość czasami? Czy nie mamy siebie dość czasami? Oj. Czasami mamy. Tak naprawdę im dłużej jesteśmy w autobusie, tym bardziej zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że przydałoby się nam robić takie przerwy od siebie. Chodzi o takie solo wycieczki na dosłownie kilka dni, bo nawet jeśli, nie wiem, ja wyjdę na zakupy i nie mam mnie 2 godziny, to i tak to nie jest wystarczające, żebyśmy mogli od siebie odpocząć, żebyśmy mogli trochę za sobą zatęsknić, więc chcielibyśmy właśnie zacząć wprowadzać takie wyjazdy. Aczkolwiek my od początku, kiedy się znamy, to praktycznie cały czas jesteśmy ze sobą 24 na dobę. Nawet mieszkając w Chicago, mieliśmy biuro, tam pracowaliśmy razem, mieliśmy wspólną firmę. Teraz wszystko, co robimy, również robimy wspólnie. Także nie jest najgorzej, ale domyślam się, że nie każda para by sobie poradziła w takiej sytuacji. No my trochę nie mamy wyjścia, bo w takim stylu życia naprawdę nie ma gdzie pójść, oprócz do sklepu czy na siłownię czasami osobno. Ale właśnie tak jak mówisz, widzimy, że fajnie jest się rozstać na chwilę i później jak wracamy, to mamy sobie co opowiedzieć, bo przeżyliśmy coś osobno, a tak to wszystko robimy razem. Najważniejsze pytanie. Jakie? Ile pali autobus? No to jest chyba najczęściej zadawane, jedno z najczęściej zadawanych pytań. Nasz autobus pali około 24 litrów, nie, jak to się mówi w Polsce? 21 litrów na 100 kilometrów. 24, ja liczyłem ostatnio. O, 24 litry na 100 kilometrów, co jest około 10 mil z galona po naszemu. A i kolejne takie pytanie, które bardzo często dostajemy, to jest, czy potrzebujemy jakiegoś specjalnego prawa jazdy do tego autobusu? Nie, nie potrzebujemy. W Stanach można jeździć nawet dużo większymi autobusami. Na zwykłym prawo jeździe nie trzeba nic dodatkowego mieć. Jedyny wymóg jest taki, że nie jest to do użytku komercyjnego albo samochód nie posiada hamulców powietrznych. My mamy hamulce hydrauliczne, więc nie ma problemu. A jeśli chodzi o samą jazdę autobusem, to wcale nie trzeba mieć jakiegoś ogromnego skilla. Po prostu jak się przechodzi z osobówki do autobusu, no to zdaje się sprawę, że jest on dużo szerszy, dużo dłuższy i dużo częściej po prostu trzeba zerkać w lusterka, a tak poza tym czysta przyjemność. Tak. Tyle, że jest bardzo, bardzo głośno w środku i wszystko się telepie. No to jest osobny problem. Ogólnie w Stanach drogi są przystosowane do dużych pojazdów, parkingi, drogi, więc nie ma większego problemu. W Europie, bo często też pytają, czy kiedyś weźmiemy ten autobus do Europy, więc na pewno go nigdy nie sprowadzimy do Europy. On za dużo pali, jest za stary i jest za duży. Ja mam problem w Polsce z parkowaniem zwykłym polskim samochodem na polskich parkingach. A co dopiero autobusy? Tak, są tak ciasne i wąskie, że no, byłoby to ciężkie. Oto nasz panel sterowania. Tak, ten panel sterowania to jest druga wersja. Pierwsza wersja była dużo bardziej fancy. Było tutaj, tu było pełno przycisków, tu było pełno przycisków, tylko problem polegał na tym, że 90% tych przycisków nie była do niczego używana. Także tutaj mamy włącznik do przetwornicy, jednej z trzech przetwornic, które mamy, bo mamy osobną do lodówki, osobną do komputerów i to jest taka główna, duża, największa do blendera i takich różnych rzeczy. Tym się wyłącza to.
Tym się włącza wzmacniacz sygnału. I tyle, wiesz. I tyle chyba. Ostatnie miejsce. To są nasze szuflady i tutaj znajdują się nasze ręczniki, szmatki. W ogóle pojawiło się pytanie, ile mamy szmatek w autobusie. Nie dużo. Mam pojęcia. Ale tutaj to wszystko trzymamy. Większość jest teraz w praniu, bo sprzątaliśmy autobus. On tak nie wygląda na co dzień. Nie, no wygląda podobnie. Ja w tej szufladzie wcześniej miałam swoje ciuchy i tak jak mówiłam, przestawiłam je tam nad lodówkę, właśnie ze względu na to, że do tej szuflady nie ma najlepszego dostępu, szczególnie kiedy fotel jest obrócony, trzeba go podnosić, żeby to otworzyć i dlatego wsadziliśmy tutaj takie rzeczy jak pościel, są czapki, jakieś poszewki na poduszki, kocyki oraz nasza zasłonka na przód autobusu, jak jesteśmy w jakimś miejscu publicznym, typu, nie wiem, śpimy na parkingu Walmartu, to zakładamy sobie tą zasłonkę, żeby nas po prostu w środku nie było widać. Odnośnie zasłaniania, to tak naprawdę my w każdym oknie mamy założone takie zasłonki, które są tutaj po prostu na rzepy i możemy to wszędzie pozasłaniać. Również mamy to założone na drzwiach i jak to zasłonimy, to zupełnie nie widać, że ktoś jest w środku, nie ma żadnego ujścia światła, także jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Dostaliśmy pytanie o to, jak się przebieramy, jak właśnie jesteśmy na przykład na parkingu Walmartu. Prawda jest taka, że na początku, jak mieszkaliśmy w autobusie, to przebierając się zasłanialiśmy dosłownie wszystko, no bo przecież ktoś nas zobaczy. A w tym momencie po prostu się przebieramy. Nikt tego nie zobaczy. Ktoś musiałby naprawdę stać przy samym oknie autobusu, żeby móc zajrzeć do jego środka. Chyba, że jest wieczór i świeci się światło, no to wiadomo, to jest trochę inaczej. A nawet jak zobaczy, no to co? Niech ma coś z tego życia. W całym autobusie są 4 akumulatory, 2 są do silnika i 2 tutaj do życia takie domowe. Te domowe to są litowo-jonowe, LiFePO 4. Mamy w sumie 400 amperogodzin. Prawie nam to wystarcza. W zimie są problemy czasami wieczorami, zwłaszcza jak jest zachmurzony dzień, to musimy się doładowywać silnika. Mhm. Zwłaszcza jak ja używam tego ekranu i komputera cały wieczór, to... No i to nasza lodówka też bierze dużo prądu, tak, także komputery, monitor, lodówka potrafią trochę nam zużyć tą baterię. Tak, ale dajemy sobie radę. I wieczorami, jak jest naprawdę ciężko z prądem, to odpalamy silnik i wtedy akumulatory ładują się z silnika, podładowujemy sobie trochę to wszystko, tak, też i funkcjonujemy dalej. Często jak przejeżdżamy, to włączamy, żeby te akumulatory się ładowały, więc jakoś tam dajemy radę. Teraz będą coraz dłuższe dni, więc nie będzie takiego problemu. Znaczy, ten i nas nie będzie w autobusie, więc ten... w ogóle nie będzie problemu. No właśnie. Ogólnie, tak jak mówiłam wcześniej, w tym autobusie jest teraz spory porządek. Przygotowaliśmy go specjalnie dla Was, żeby nagrać ten film. Ale zazwyczaj, jak kupimy coś większego albo zrobimy jakieś spore zakupy i mamy do przejechania kilka godzin, to wrzucamy rzeczy do łóżka. I w tym momencie takimi rzeczami są nasze plecaki, które zabieramy w podróż za dosłownie parę dni. I nie widzieliście ich, ponieważ są one wydelegowane na zewnątrz. Stoją po prostu na zewnątrz, na krześle i czekają, aż będą mogły zostać z powrotem wpuszczone do autobusu. Także na razie czekają tam, a jak jesteśmy w autobusie i jesteśmy właśnie na kempingu, tak jak teraz, to one żyją sobie tutaj na miejscu kierowcy, a jak ruszamy w drogę, to wchodzą do łóżka. Jakbyśmy mieli masę pieniędzy, czasu i chęci, to co zrobilibyśmy w tym autobusie? Dorobili, przerobili. No ja nie wiem, czy w tym momencie jest co tutaj zmienić. Może lodówkę byśmy zmienili, która w lecie troszeczkę nie daje rady, bo to jest taka domowa lodówka. Fajnie byłoby tutaj mieć jakąś sofę, ale po prostu na to nie ma miejsca. Więc ten fotel nam troszeczkę daje taką imitację sofy. Fajniej by było mieć coś dla dwóch osób, ale no po prostu nie ma gdzie tego zrobić. Więc ja nie wiem, my jesteśmy 4 lata w tym autobusie. Myślę, że doszliśmy już do takiego ułożenia, rozstawienia, layoutu, który nam najbardziej pasuje i nie sądzę, żeby tu jakieś większe zmiany dla nas były potrzebne. Ja wiem, co bym zmieniła. Im częściej wchodzę do tej łazienki, to tym mniej mi się ona podoba i bardzo chętnie bym ją przerobiła na coś nowego. Przez tą rurkę, przez to zainstalowany to coś, po prostu bym ją odświeżyła, odnowiła, zmieniła ten plastik na ścianie. Możesz to zrobić. Nie, możesz to zrobić, bo to mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja tam tylko wchodzę załatwić sprawy, które mam do załatwienia i wychodzę. Czyli nie będzie remontu. Może ten obrazek zawiesimy, będzie trochę ładniej. Nie? Po 4 latach życia w tym autobusie jest to zdecydowanie nasz dom i czujemy się, jakbyśmy byli w domu, jak jesteśmy w nim. Mm-hmm, tak. Ja się czasami zastanawiam, co zrobimy z tym autobusem, jak już będziemy wiedzieć, że kończymy z tym stylem życia. Ciężko będzie go sprzedać. W tym momencie już jesteśmy
starzy wyjadacze, można powiedzieć, tego vanlife'u i tak naprawdę coraz częściej nam się jakieś tam pomysły w głowie pojawiają, że chyba będzie się gdzieś pomału zbliżał, może nie koniec, ale jakieś takie ograniczenie tego vanlife'u. Chcielibyśmy po prostu zacząć troszkę częściej z niego wyjeżdżać, właśnie ze względu na to, że potrzebujemy więcej przestrzeni. Znaczy, może troszkę zmienić to środowisko, bo prawda jest taka, że ten autobus jest ta nasza właśnie strefa komfortu. My się potrafimy tutaj czasami zamknąć na tydzień, w sensie nie, że siedzimy, znaczy prawie siedzimy cały czas, ale tak jak jesteśmy teraz tutaj na takim BLM-ie otwartym, spokojnie można by było tutaj siedzieć tydzień i tak naprawdę... I tak samo Stany Zjednoczone są dla nas po prostu strefą komfortu. Mało co nas już tutaj zaskakuje. Wiadomo, jesteśmy w stanie docenić te przepiękne widoki, różnorodność każdego stanu po kolei, ale jest to po prostu nasz dom i nie zauważamy wielu rzeczy, które dla was są niespodzianką i często prosicie o rozwinięcie jakiegoś tematu, a dla nas to po prostu było zupełnie normalne. Tak, właśnie to jest ten problem, że my tu żyjemy już długo i mało rzeczy nas dziwi. I teraz właśnie mamy zaplanowaną wycieczkę do całkowicie nowego świata dla nas i jesteśmy strasznie podekscytowani, bo ja czuję, że będę wszystko pokazywał palcem, bo wszystko będzie dla mnie nowe. Dajcie nam znać koniecznie, czy chcielibyście takiego technicznego Ventura, tak, w którym opowiemy szczegółowo bardziej o różnych zastosowaniach. Numerki, kabelki. Tak, jak macie jakieś pytania, to zostawiajcie je na dole. Jak będziemy nagrywać, jeśli się zdecydujemy nagrywać, to je wykorzystamy. No i co? Kończymy. Kończymy. Dajcie znać, co wam się podobało najbardziej w naszym autobusie. Przypominamy o naszym sklepie i wspaniałych produktach, które możecie sobie sprawdzić. Link jest w opisie. Dziękujemy, że byliście z nami i co? Widzimy się... Nie wiem, czy w autobusie. Chyba nie w autobusie. Widzimy się wiele, wiele kilometrów stąd bez autobusu. Do zobaczenia. Pa, pa.